No jest przede wszystkim za dużo. Także tak miało być chyba. Przede wszystkim są trzy punkty. Gra nie była taka, jak powinna. Chyba takie mam wrażenie. Moje zdanie jest takie, że na pewno myśmy na początku meczu przewagę. Myślę, że jakby Bartek strzelił karnego, to mecz by się potoczył już pod nasze dyktando całkowicie. To wprowadziło trochę nerwowości. Później Damian miał dwie sytuacje, nie wykorzystał i naprawdę tak byliśmy troszeczkę, można powiedzieć, podłamani delikatnie. Ale fajnie, że się dobrze skończyło, że wygraliśmy 1-0. Naprawdę to jest zespół, który dobrze przesuwa, dobrze gra i nie jest przypadkowo w czubie tabeli. Nie się rzucie karnym, miałem wrażenie, że mieliśmy Nie. Ja chciałem, żeby uderzał Piotr Drebka, jest doświadczony, strzał karny i mówi, że się podejmie tej roli, a nagle Bartek wziął piłkę i wszystko jakoś legło w gruzach i miałem o to pretensje, że nie oddał Drebka. Aha, no właśnie tak troszkę po tym karnym tak jakby siedliście chwilę, nie wiem, myślę, że tak, że troszeczkę nam podcięło skrzydła. Po drugie, zaraz Damian miał taką sytuację, trafił bramkarza i jednak troszkę powietrze z nas uchodziło, byśmy dobrze przygotowani, myślę. W końcówce pokazaliśmy, że mamy charakter, dotrzymaliśmy to 1-0, najważniejsze 3 punkty. Myślę, że dobrze. Widzieliśmy identyczną bramkę w rundzie jesiennej. Trenujecie coś takiego na treningach? Nie, może. Wygranie do Grześka Skwary, Grzesiek Skwara lubi loba i jest bramka. No, super piłka od Piotrka Mastalerza, no super, naprawdę, tylko podziękować. No. Powiem szczerze, że w pierwszym momencie chciałem uderzać na siłę, ale później mówię... Wyszło doświadczenie. Chyba trzeba lekko spróbować. Fajnie, że się udało, bardzo się cieszę. Za tydzień do Głogowa jedziemy, będzie tak samo? Na pewno wszystkie mecze w tej rundzie będą bardzo ciężkie. Myślę, że jeżeli będziemy wygrywać u siebie i troszkę punktować na wyjeździe, myślę, że spełni się największe nasze marzenie. Tomasz Foszmańczyk chyba dzisiaj fajnie się zgrał z całą drużyną. Tak, Tomek się dobrze prezentuje. Myślę, że najszybciej załapał z tych nowych chłopaków to, co gra Raków, czyli taką troszeczkę krótszą piłkę. Jest dosyć szybki. Myślę, że Tomka będzie pociągnął. Okej, gratulacje jeszcze raz. Dzięki.